Było pięknie, widzieliście to państwo, oby tutaj też było pięknie. Myślę, że szanse no, mamy sporo. Bije godzina, wybija godzina próby i prawdy. Ruszył Karol i musi pójść na maksa. Pilnować torów, żeby nie nadepnąć, panowie, bo to się kończy źle. Karolu, nie daj się wyprzedzić. Dobrze, bo mamy 2 metry przewagi. Podciągnąć to do końca. Karol, dobrze, ruszył piekielnie. Szybki jest przecież. Jak się tak szaleje, to potem się źle dzieje. Rafał się musi teraz obronić przed tym zawodnikiem z Trinidadu i się broni. Teraz Rafał, te długie nogi, masz 195 cm wzrostu. I rusza Łukasz. I mamy nad Trinidadem 5 metrów przewagi. Drugie okrążenie. Łukasz, musisz równiutko i oddać pałeczkę. Za chwilę ostatnia krótka, prosta. I znowu ten facet z Trinidadu, ten Guevara, ruszył jak szaleniec, ale to są takie nerwy, które trzeba umieć opanować, bo potem przytyka, bo potem jest zakwaszenie mięśni i drugie kółko prawdę ci powie. Goni, nie daj się złapać, Jakub. Kapitalnie goni go zawodnik z Trinidadu. Ostatnie okrążenie, to już są ostatnie tchnienia. Broń się, Kuba, nie daj się, uciekaj. Ostatnia prosta, może będzie złoto. Jest złoty medal. Jak on to zrobił, ten Kuba. Jak oni to zrobili, biało-czerwoni. Bez łaski, bez żadnych dyskwalifikacji. Tak jak w 2001 roku w Lizbonie. Mistrzami świata Polacy. Cudownie, byli wspaniali. Kuba, cudowny. Każdy z nich cudowny. Przemek za nie mówił, ja już też nie mówię, proszę państwa. Nie wiem, czy ma sens, abyśmy to komentowali. Widzieliście państwo to, co oni zrobili. Łapie się teraz Karol Zalewski. Rekord za głowę świata.